Naszym gościem jest profesor Marek Chodakiewicz, który specjalnie na pierwsze targi książki Rosetta w Bytomiu przyjechał do nas, przyleciał właściwie z nowego, ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu, tak? Tak jest, dokładnie tak jest. Jest to impreza... Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę tutaj być. To impreza nietypowa, nasze targi, organizowana między innymi po to, aby ominąć pośredników w sprzedaży książki, czyli hurtownie, koncerny medialne, a także oficjalną antykatolicką propagandę. Czy takie targi, czy mogą się odbywać w Stanach Zjednoczonych, czy tam tego typu targi są? Naturalnie, swój do swojego po swoje jest starym, uświęconym zwyczajem i sposobem na obejście sił, które starają się blokować integrację dokładnie takiego środowiska. Tutaj mi bardzo imponuje, bowiem jest to inicjatywa oddolna. Na początku była myśl, potem urodził się z tego plan strategiczny i bardzo śliczne zrealizowanie tego planu. Jest to świetne, z prywatnymi środkami, entuzjazmem, bez okradania podatnika, zachęcił Bytom wielu wydawców do zjawienia się i zaprezentowania swoich goodies, czyli książek, tego wszystkiego, co mieli. Tutaj nawet byli rysownicy komiksów, pani, która panoramy, szkice robiła, z tego pocztówki zrobiła. Po prostu jest świetne, to trzeba kontynuować i miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mieli więcej jeszcze zainteresowanych ludzi. Takie inicjatywy oddolne powodują, że wycina się niepotrzebną czapę, która w dobie polityki masowej w obecnym świecie stara się kontrolować poprzez narzucanie swoich badziewi, co konsumer chce kupić. Nawet jeżeli to nie jest dla klienta zupełnie potrzebne, to wtłacza mu się reklamą, czyli propagandą w głowie, że koniecznie musi to kupować. A okazuje się, że wybór jest taki mniej więcej jak wybór ciuchów dla dzieciaków w szkole, gdzie przetłumaczono w Ameryce, starano się tłumaczyć, że szkoły katolickie prześladują uczniów, bo wszyscy chodzą w mundurkach. Ale okazuje się, że w szkołach publicznych dzieciaki też chodzą w mundurkach, mają takie same bluzy jak ja, badziewinę, dziadowskie, i czy tam jakieś dżinsy czy coś, to też jest mundurek. Tylko nie wygląda to schludnie i porządnie. Tak samo z targami bydgoskimi, oferta była taka, że mogła rajcować każdego. Był tu Pan dwa dni na tych targach i z tego, co Pan zaobserwował, jak można porównać, jeśli chodzi o inne targi, które organizowane są w Polsce? Widziałam, że bywa Pan też na targach w Warszawie organizowanych, czyli już tych takich komercyjnych. Jaka jest różnica między tymi targami tak na pierwszy rzut oka z tego, co Pan zaobserwował? Tam jest chaos. Jest chaos, młyn nie tylko ze względu na wielkie zainteresowanie, wielką powierzchnię, ale również ze względu na brak klarownej organizacji i logiki. I wydaje się, że organizatorzy ograniczyli się do zaproszenia i z wrzucenia do jednego kotła wielu ofert i wielu wydawców, ale nie jest to ułożone w sposób logiczny i pomocny, także człowiek się może dość łatwo zgubić. Szukał mnie 3 godziny dziennikarz, tam mnie nie znalazł, z którym się umówiłem, bo w informacji nie wiedziano, gdzie stoi stoisko firmy, którą tutaj doskonale można było znaleźć. To nie jest ukryte, po prostu jeżeli ktoś organizuje, nieważne na jaką skalę, powinien nie tylko przyjąć pieniądze, ale również zadbać i o klienta, i o klienta, który przynosi swoje książki wydawcę. I tu się wyśmienić się udało i wcale nie dlatego, że skala jest mniejsza, tylko że tutaj widać od samego początku myśl przewodnią. Nie gubiłem się tutaj ani w ofercie, ani w rytmie tego, w jakim się znaleźliśmy. Tutaj było wszystko tak, jak trzeba. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego, powodzenia, pa, pa. Dzięki.